Przejdziemy teraz do troszkę trudniejszych nierówności liniowych. No i spójrzcie, tutaj jeszcze pojawiają się nawiasy. Czyli gdy macie zaznaczone nawiasy, musicie zawsze najpierw zastanowić się, dlaczego ten nawias się znajduje. Czy on po prostu jest zaznaczony, tak, bez w sumie jakiegoś większego powodu. Niczego nie zmieniacie. Czy, jak bywa częściej, coś przed nawiasem się znajduje, co zmieni nam te wyrazy, które są w nawiasie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy nawias, to zwróćcie uwagę, że przed nawiasem jest minus. A minus przed nawiasem zmienia nam znaki naprzeciwne. Czyli opuszczając ten pierwszy nawias, zmieniacie znaki. Czyli zamiast 2x zapiszemy minus 2x. Zamiast plus 4 ja napiszę odjąć 4. Patrzymy dalej. Znowu tu mamy nawias, a przed nawiasem znowu jest minus. Czyli ten minus zmieni znaki tych wyrazów w nawiasie. Czyli będziemy mieli odjąć 3x i odjąć 1. Jest to większe bądź równe 4. No, po prawej stronie tutaj nic się nie dzieje. No i teraz, ponieważ mamy kilka wyrazów po stronie lewej, no to dobrze byłoby zredukować wyrazy podobne. Czyli mamy minus 2x odjąć 3x i minus 4 odjąć 1. No to tak, minus 2 odjąć 3 to minus 5x, minus 4 odjąć 1 to minus 5, jest to większe bądź równe 4. No i przenosimy wyrazy na odpowiednie strony, czyli widzimy, że mamy tylko jeden wyraz z x. Jest on po dobrej stronie, czyli znaku nie zmieniamy, a minus 5 musimy przenieść na prawą stronę, czyli mamy 4 dodać 5. A więc minus 5x jest większe bądź równe 9. No i obie strony dzielimy przez minus 5, czyli dzielimy przez liczbę ujemną, znak zmieniamy. I mamy, że x jest mniejszy bądź równy minus 9 piątych. Możemy jeszcze wyłączyć całości, czyli mamy minus 1 całą i 4 piąte. Zaznaczamy sobie rozwiązanie na osi liczbowej, czyli mamy minus 1 i 4 piąte. Kółeczko będzie zamalowane. Liczby mniejsze są po lewej stronie, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1 całej i 4 piątych. Nieskończoność ma zawsze nawias okrągły, minus 1 i 4 piąte nawias ostry, no bo kółeczko jest zamalowane. Mamy kolejny przykład. No i co nam się tutaj dzieje? No tutaj na razie nic. Mamy 2x odjąć 1, ale tu przed tym nawiasem znajduje się minus. Czyli będziemy zmieniali znaki tych wyrazów w nawiasie na przeciwne. Czyli 2x przepiszę, odjąć 1 przepiszę. Teraz pozbywając się tego minusa zmieniamy znaki. Czyli mamy minus 3x odjąć 4. Jest to mniejsze bądź równe. No i tu mamy kolejny nawias. Przed nawiasem znajduje się plus, a wiemy, że plus znaków nie zmienia. Czyli przepisujemy tego x-a i te wyrazy dokładnie takie, jak mamy w nawiasie, ponieważ mamy plus. Czyli 2x to wyraz dodatni, czyli mamy dodać 2x i mamy odjąć 3, czyli tak to będzie wyglądało. Redukujemy wyrazy podobne po lewej, no i po prawej stronie też. Czyli mamy tutaj 2x odjąć 3x i minus 1 odjąć 4. 2x odjąć 3x to minus x, minus 1 odjąć 4 to minus 5, jest to mniejsze bądź równe. No i tak, tu mamy wyraz x, tu też, czyli x plus 2x to 3x. Pamiętajcie o tym, że przy x w domyśle stoi jedynka, czyli 1 plus 2 to właśnie 3, no i odjąć 3. No i teraz co? Przenosimy wyrazy na odpowiednie strony, to już na pewno umiecie. Czyli mamy tak, minus x odjąć 3x, jest to mniejsze bądź równe, minus 3 dodać 5. Redukujemy, czyli tu mamy minus 1. Minus 1 odjąć 3 to minus 4x. Jest to mniejsze bądź równe. Minus 3 plus 5 to będzie 2.
Obie strony dzielimy przez liczbę przy x, czyli przez minus 4. Ponieważ jest to liczba ujemna, to ten znak odwracamy. Czyli x jest większy bądź równy. No i teraz liczba dodatnia przez ujemną da nam wynik na minusie. Mamy 2 czwarte. Skracamy przez 2. Czyli tu będzie 1, tu będzie 2. Czyli mamy minus 1 drugą. Zaznaczamy to sobie na osi liczbowej. Mamy minus 1 drugą. Kółeczko będzie zamalowane. No i mamy mieć liczby większe bądź równe, czyli przedział jest skierowany w prawą stronę. X należą do przedziału od minus 1 drugiej do plus nieskończoności. Minus 1 druga ma nawias ostry, a nieskończoność nawias okrągły.